Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek z serii Horizon Zero Dawn. Poddawałem wszystkie questy poboczne, porobiłem porządki w bugach i idę dalej z questem naszym głównym, czyli idziemy odnaleźć Króla Słońca. Jest bardzo wczesny poranek, świt wstaje. Przepięknie to są widoczki. A też nieźle, że mamy takie wejście do tego. Do pałacu. Nie? Wiadomość do włości. Niech wszyscy wiedzą. Jeśli potrzebujecie czegoś do realizacji swoich planów, poproście. Może później się tym zajmiemy. Aloy. Dzień dobry, Awadzie. Przykro mi z powodu Ersy. Myśleć, że żyję, potem stracić nadzieję, to okrutne. Nie traciłaby czasu na gadkę. Chciałaby znaleźć Derwala. Mówiła, że nawijał o dymie, co zakryje słońce. Powiedz, co było w papierach. List. Wspomniany jest w nim transport płomienia do lokalnego magazynu. Tyle, że Derwal nie jest adresatem. Tylko jakiś Eylund Kuźnicki. Mówi ci coś to nazwisko? Brzmi znajomo. Tak, kamienicznik. Lud Oseram kupował budynki w mieście, w tym noszący ową nazwę. Chwileczkę. To jest na skraju góry, obok świątyni. Tam jest sklep, ale może służyć za magazyn. Jeśli Derwal użył tego imienia przy zakupie, może teraz tam być. Zbiorę swoich ludzi. Spotkamy się tam. Eren, czekaj. Pamiętaj, twoje plemię nienawidzi Derwala. Klany wiele dadzą, by go dostać. Brać żywcem? Żebyście się o niego targowali? Chyba żartujesz! Nasze bezpieczeństwo zależy od utrzymania pokoju. Jak tylko pojawi się okazja, weź go żywcem. To jest rozkaz. Aloy, poczekaj. Proszę. Kiedy rozmawiałeś... To był sam na sam. Erend nie wchodził w szczegóły śmierci Ersy. Co zresztą zrozumiałe. Ale teraz, gdy już je poznałem, nie potrafię o nich zapomnieć. Byłaś tam. Czy cierpiała? Nie martwiła się swoim cierpieniem. Martwiła się o brata. I martwiła się o ciebie. Dziękuję. Chciałem po prostu wiedzieć, czy myślała o mnie tak mocno, jak ja o niej. Znajdź Derwala i przyprowadź do mnie. Odpowie za swoje zbrodnie. Spoko, spoko, to ten... To tylko Erend miał polecenie, że ma go przyprowadzić żywcem, nie? Ja nie muszę. A on zabił Ersę, także... Pogadamy sobie, Derwal. Mnie tam nikt polecenia, że masz żywcem być dostarczony, nie wydawał. Więc na pewno tutaj przypadkiem dostaniesz strzałę w oko. Po tej strzale w kolano już. Mamy daleko do tego miejsca, więc... Mam kwestię gracji i piękna do przedyskutowania. Ale przez całe miasto musimy przebiec, to fakt. Tu jest jakiś większy spisek. Najlepiej bez przyjaciół i rodziny, ale nie wybrzydzam. A nie, tu trzeba było skręcić. Gdzieś tu. No proszę. Jesteśmy na miejscu. Dotarliśmy. Derwal! Czekamy na ciebie! B.
dużo zapasów płonącego. Niespodziankę dla nas. Stafa. Niezbyt okazała. A tylko cześć. Racja, już milczę. Jeśli spróbuję ją rozebrać, aktywuje się pułapka. No właśnie. Niewątpliwie jest to bomba. Dobrze wykonana. Płomień. Musi przeciekać z góry. Na górze jest go więcej. Wygląda na to. O właśnie. Tu jest druga bomba. Ale dużo płomienia. Jeśli ta bomba z dołu wybuchnie, groźba Derwala się spełni. Dym zasnuje słońce. Kiedy miasto stanie w płomieniach, musi być jakiś sposób, by to powstrzymać. Jeśli byśmy się go pozbyli, wybuch byłby znacznie mniejszy. No dobra. Tych drzwi nie można otworzyć? Pozbyli, wybuch byłby znacznie mniejszy. Jeśli ta bomba wybuchnie, płomień wywoła burzę ogniową. Ale? Przeszukaj warsztat. Co tu się jeszcze może znaleźć? Może uda mi się jakoś otworzyć okno, żeby pozbyć się tego cyklu. No właśnie. Wygląda na drewniane mocowania. Niezbyt mocne. Wypchnijmy to. Pomóż mi to wypchnąć. Dobra. Brutalna siła, rozumiem. Ale po co? Żeby ocalić miasto. Ale kiedy płomień spadnie, zwiewaj. Bo pułapka na tej bombie uruchomi jej zapalnik. A my przeżyjemy? Pewnie nie. A teraz... Haj! No na szczęście to w mieście nie wybuchło. Udało się! Derwal ostrowalnął, a południk wciąż stoi. To nie koniec. Derwal powiedział, że Awad ma patrzeć. Bez szans. Musiałby najpierw wejść do pałacu, a tam są strażnicy. Powinniśmy tam jeszcze wrócić. Rozejrzę się trochę. Może ludzie Derwala zostawili coś, gdy podkładali bombę. Jasne. Nie martw się. Jeśli uderzy na pałac, już po nim. Gdzie będziemy mamy rozejrzeć? Ślady butów. Z odrobiną płomienia. No właśnie. Poszukajmy, kto tutaj... Tutaj broił. Ruszajcie do pożaru i łapcie wiadra! Tak jest. Ścieżka dalej jest. Także poszukajmy tego. Co się stało? Nie słyszałem tak. Mam kwestię gracji i piękna do przedyskutowania. Będzie chcieć przejść obok, musi będzie musiał tutaj. Atakowani, ślady prowadzą do środka. Czyżby kolejna kryjówka Derwala? Tylko gdzie teraz? Tu nie widzę żadnego. A, może na dole. O, i na dół prowadzą ślady. To tutaj Derwal musiał złożyć detonator. Przebił się przez ścianę. No dobra, idziemy przez tą ścianę. Derwal znalazł sposób na dostanie się do pałacu. Oczywiście, że tak, bokiem jakoś przeszedł, nie? Derwal. Z łuku go! Idziemy za nim. Oczywiście, że tak. Gdzie mamy iść? Idzie teraz? A,
Tu? No ty... Naprawdę? Tak bezpiecznie było i co? Dobra, jeszcze raz. Derwal mnie chyba zauważył. Derwal. Nie, nie, to do dołu. Do dołu, ale spokojnie, nie bój się. Chciałbym tam być, widzieć. Wezmę to. Jeden już. Drugi już. Ile tych najemników Derwala się tutaj udało dostać? Myślałem, że tylko 3 czy 4 było. Ale pozbieramy sobie tutaj, rosną jeszcze te. Szybki leczące, także to akurat jest bardzo dobre miejsce, zanim pójdziemy dalej. Więcej grzybków? Nie? Idź do sali słonecznej, no jasne, że tak. Od dołu wchodzimy do pałacu. Głównej sali tronowej, tak? Spójrz na siebie, Afadzie. Najsłabszy z miotu szalonego króla. Zabrałeś mi prawo zabicia twego ojca, więc zabiję ciebie. Chętnie popatrzę, jak kardża płoną. Zwłaszcza, że będziesz na to patrzył ze mną. Pożegnaj południk, Afadzie. Odetchnij smrodem i zadław się popiołem. Bomba nie wybucha. Coś jest nie tak. Aha. Ja nic nie słyszałem. Coś jakby się dymiło na krawędzi mesy. Nie! To powinna być burza ognia, a nie kopcący się piecyk. Maszynę trzeba wyłączyć, jak najszybciej. Zachowam to na później. Jest jeszcze jakiś drobiazg? Okej, królu, gdzie jesteś? Gdzie król jest? Wstawaj. A, dobra, trzeba ich najpierw pozabijać, tak? Dobrze. Pozabijamy. O! Ty jesteś ta nora, co napadła na mój obóz. I rozbroiła bombę. Tak zrobiłaś? Dobra, z bombą czy bez? Zamierzam ochlapać ten tron krwią. Najpierw... Mnie nie kazali cię łapać żywcem. Także nie będę cię łapał żywcem, niestety, kolego. Kontakt!
zabiłem pustułki i niszczyciela. Jakaś dzikuska to nic. I sorry, kolego. Strzał w głowę? Nie? To cię dobijemy ręcznie. Derwal już zginął. Ten też już zginął. Tu jest jeszcze ludzi Derwala. To jest jakaś koleżka. Ciach. Ale mu się udało kucnąć ładnie. To jeszcze tylko trzech? Jakby ci to powiedzieć? Każdy porządny oseramski druciarz powie ci: zawsze miej trzeci plan. Lecą ptaki. Ptaki też zabijemy. Nie lubimy się z nimi strzelać, ale je zabijemy. Dużą, ładną powierzchnię mamy. Się już znamy. Nigdy nie bierz się za pracę, jeśli możesz kazać ją zrobić maszynie. One nie lubią ognia, także... Mamy 40 strzał z 50. Bardzo dobrze, jest na ziemi. Dobić tylko. I będzie mój jeden już ptaszek. Dobra, tak zrobimy. Mocno strzelają tymi. Jednego mamy mniej. On zaraz spłonie. Jest. Już będzie prościej się z nimi rozprawiać. Majestatyczne zabójcze jazdą. Mam nadzieję, że lubię z nimi walczyć. Ponadciągają... Nie lubię. Nie lubię z nimi walczyć, ale jestem w stanie je bez problemu zabić. Ten już jest martwy. I na razie były tylko dwa. Jest następny. Mamy. Mamy trochę tych wywarów, także spokojnie sobie dobijemy tego gościa. Dobijamy. Mam następnego z głowy. Przenieśliśmy się tutaj. Dzięki temu możemy strzelać z dalszej odległości. Następny zdjęty. Jeden tam siedzi. Jest trafiony, ładnie. Dobrze, no po jednym trafieniu spadają na ziemię. I jeszcze jednego mamy tam. Trafiony. No nie chowaj się tam. Mam cię.
Spadaj na ziemię. Nie mam cię? No to cię mam teraz. Ty lubię z nimi walczyć, bo nadciągają kolejne. Dobujemy. Gdzie są następne? Gdzie jest następny? No, pozbierajmy najpierw to wszystko. To, co tutaj z nich powypadało. Upewnijmy się teraz też, że mamy... Oś, utrzymano zwój siła włóczni. To jest ciekawe. Jak na razie do tej pory naszej włóczni nie za bardzo miałem jak... Naszą włócznię nie mam za bardzo jak... modyfikować. Prawdopodobnie gdzieś przegapiłem jakiś bardzo ważny sklep do modyfikowania włóczni, ale zobaczmy, co to jest siła włóczni. Modyfikacje, czy to będzie ten zwój? Proszę. Ale musiałbym mieć lepszą włócznię. Ciekawe, gdzie mogę kupić włócznię, którą mogę modyfikować. Dobra, dwóch kolesi jeszcze zabitych. Jakiś skrzynek. No i dobra, Derwal, tłumacz się teraz. Plan A i B i C nie zadziałały. Chciałbym, żeby to Ersa cię zabiła. Nie mam zamiaru narzekać. No dalej. Nie boję się. Tyle, że znając ciebie, Erend, skrzanisz sprawę. No, przypadkiem chcieliśmy go tego... Wiem, czego się obawiasz. Zakuty do sprężyny. Każdy klan we Włości chce twojej śmierci i wiedzą, jak zrobić to boleśnie. Będą się targować o ten przywilej. To w twoim stylu znaleźć kogoś, żeby zabił za ciebie. Morda! Jesteś teraz na łasce Króla Słońce. No to sprawę z Drwalem mamy zakończoną. Karda pracowali tutaj, odkąd iglica rzuca cień na płaskowyż. To Seramowie są przy tym. Trzeba porozmawiać z chłopakami. Zupełnie inne czasy. Ale porozmawiamy z Drwalem jeszcze. Póki tutaj jest, gdzieś w pobliżu. Gdzie jest ten Derwal? Jest król. Ejlo. Dzień dobry, panie królu. Powiedzieć, że masz moją wdzięczność, nie odda tego, co czuję. Ocaliłaś mi życie. Ocaliłaś południk. A dzięki tobie kara dosięgnie mordercę Ersy. Zostanę królową? Znając całą prawdę, możemy ją opłakiwać. Chyba nie. Bez ciebie byśmy sobie nie poradzili. Nie chcę o tym myśleć. Liczę, że pozostaniesz w południku. No, pogadaj. I Ersa... No wiesz. Pewnie widać jak na dłoni, co czuję. Co czułem do niej.
nie tylko dawała mi rady, dawała też siłę. Ale to za mało. W południku relacje między Kardża a Oseramami były zbyt chwiejne. Związek Króla Słońca i oseramskiej wojowniczki doprowadziłyby do otwartego buntu. I pewnie wojny z klanami. Ktoś o tym wiedział? Tylko jeden. Derwal. Pragnął Ersy, ale bez zazdrości. I tak zazdrość stała się kolejną z jego podłych pobudek. Z miłości napadł na ten. Dlaczego chcesz, żebym została tutaj? Myślałem, że to raczej oczywiste. Nie dla mnie. Cóż, na początek uchroniłaś miasto... Królu cię lubi, możesz być królową. No. Silna, zmyślna, no i zdolna. Przyda mi się ktoś taki jak ty. Dziękuję za ofertę, ale raczej nie jesteśmy gotowi na taki układ. Jeszcze nie teraz. Przede mną długo, kiedyś, zanim odnajdę to, czego poszukuję. A to coś jest daleko od południka. Oczywiście. Nie chciałem się narzucać. To twoje życie. Nic mi do tego. Ale proszę. Zawsze jesteś tu mile widziana. Mam nadzieję, że to początek znajomości. No oczywiście, że początek znajomości. Uratowałem ci miasto, życie i złapałam ci tego. Złapałam ci mordercę, także. Oczywiście. Obyś znalazła to, czego szukasz. Jak będzie potrzeba, przyjdę ci z pomocą. To jasne jak wschód. No dobrze. Tu jeszcze tylko trzeba porozmawiać z chłopakami i z Derwalem już chyba nie będziemy rozmawiać. Porozmawiam jeszcze z Rondem i myślę, że to wystarczy. Hej, Loj. Właśnie myślałem o Ersie. Wszyscy tu myślą o Ersie. Ersa musiała być niezła w te klocki. Znaczy, niezłym dowódcą musiała być. Chciała się z nim spotkać, by go zabić. Ale powiedziała też, żebym dorósł. Trochę mnie to wtedy zabolało, ale przyznaję jej rację. Bo chyba dorosłość znaczy robienie tego, co trzeba, a nie co się chce. Tak? Mnie się pytasz? Założę się, że jesteś starszy. Ale tak się nie zachowuję. Nie przy Derwalu. Nie przeceniaj mnie. Ciągle myślę o tym, żeby urwać mu ten łeb. Ale tego nie zrobisz, bo jesteś dobry. Dobra, dość. Zaraz się popłaczę. To co zaraz? A więc co zamierza zrobić strażnik Erend, gdy będzie po wszystkim? Szef straży Erend. Włości na jakiś czas. Spiknę się z moim klanem i wyprawimy Ersie pogrzeb. Z prawdziwego zdarzenia. I mam na myśli mniej gadania, więcej picia. Żurudnie chyba, nie? Cóż... Wiem, ruszasz. Zabójcy do wytropienia, maszyny do opanowania, wszystko przed śniadaniem. Wiesz co? Kiedy cię spotkałem, myślałem, że wielki gość spotkał śliczną dziewuszkę, co chowała się w jakiejś strasznej dziurze. Teraz wiem, że miałem szczęście, że byłem z tobą choć chwilę. Dobrze. Nie zapomnij o mnie, kiedy będziesz zmieniała świat. Dla ciebie zawsze znajdę minutkę. Może nawet dwie. Aż tyle? Ha! Lubi mnie. No dobrze. Czyli teraz zostało nam dostać się do Istronia Stwórcy. Ale tam, moi drodzy, wybierzemy się już w kolejnym odcinku. Zwłaszcza, że po drodze mamy jeszcze tutaj dwie widokówki, które chcielibyśmy prawdopodobnie odwiedzić. Ale żeby znaleźć tę widokówkę, trzeba zrobić tego żyrafa. Dobrze. Zdobyliśmy trofeum na sam koniec i to jest idealne miejsce, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.